Rosja wykorzystuje gaz jako broń przeciw Mołdawii i szef unijnej dyplomacji. Rosja wykorzystuje gaz jako broń przeciw Mołdawii. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell powiedział w czwartek, że Mołdawia padła ofiarą działań Rosji, która wykorzystuje gaz ziemny jako broń do zastraszania tego kraju. W ujęciu globalnym wzrost cen na całym świecie nie jest konsekwencją użycia dostaw gazu jako broni, ale w przypadku Mołdawii tak jest, powiedział Borrell na wspólnej konferencji prasowej z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą. W przypadku Mołdawii trzeba wziąć pod uwagę kwestie polityczne. W przypadku Mołdawii jest to gwałtowny wzrost ceny, związany z problemami politycznymi, który wymaga naszego wsparcia, dodał. W środę Unia Europejska zdecydowała, że przekaże Mołdawii 60 milionów euro na walkę z kryzysem gazowym. We wtorek Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie kryzysem gazowym w Mołdawii w związku z wygaśnięciem kontraktu tego kraju na dostawy od rosyjskiego Gazpromu. Unia Europejska wspiera Mołdawię i jest gotowa oraz zobowiązana pomóc Mołdawii przezwyciężyć ten kryzys, powiedział rzecznik Peter Stano. Będziemy nadal wspierać Mołdawię, dostarczając wszelkiej możliwej technicznej, finansowej pomocy, aby przezwyciężyła obecny kryzys, oraz identyfikować alternatywy w celu zdywersyfikowania dostaw energii, powiedział Stano. Mołdawski parlament zatwierdził w ubiegłym tygodniu stan wyjątkowy w branży energetycznej w związku z kryzysem gazowym, gdy rządowe negocjacje w sprawie długoterminowego kontraktu gazowego z tradycyjnym dostawcą, Rosją, utknęły w martwym punkcie. Mołdawia kupiła w poniedziałek w Polsce 1 mln m3 gazu ziemnego w celu dywersyfikacji dostaw energii dla kraju, poinformował rząd w Kiszyniowie. Kontrakt na dostawy gazu od rosyjskiego Gazpromu wygasł pod koniec września i do tej pory nie udało się ustalić ceny na surowiec i innych punktów nowego kontraktu. Braki gazu zmusiły Mołdawię do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Rosja zgodziła się przedłużyć dotychczasową umowę o miesiąc, na październik, po wyższej niż dotąd cenie. Gazprom poinformował, że zawiesi dostawy gazu do Mołdawii, jeśli nie otrzyma zapłaty za wcześniejsze eksporty do tego kraju. Wicepremier Mołdawii Andrei Spinu powiedział w poniedziałek na briefingu, że Kiszyniów w dalszych rozmowach z Moskwą o dostawach gazu, które mają być wznowione w tym tygodniu, poprosi o surowiec w uczciwej cenie. W październiku Mołdawia otrzymuje od rosyjskiego koncernu gaz w cenie $790 za 1000 m3, podczas gdy we wrześniu cena wynosiła $550.